W historii ludzkości powstało wiele haseł, które mogą imponować ludziom nieświadomym lub po prostu, co tu dużo mówić, ograniczonym. Jednym z takich haseł powtarzanym w ostatnich latach jak mantra jest slogan „Mój brzuch, moja sprawa”. I żeby to jeszcze było zwykłe uliczne zawołanie. Niestety okazuje się, że jest to również kierunek, który niesie za sobą potężne i różnorakie konsekwencje. Na ulicy podczas manifestacji w ferworze walki można wykrzykiwać najgłupsze nawet hasła. Problem zaczyna się jednak wtedy, gdy stają one u podstaw założeń ideowych tej czy innej grupy, która poprzez dostęp do mediów zaczyna nim wyrządzać nieodwracalne szkody w umysłach młodych ludzi, no i nie tylko kobiet, ale przede wszystkim mężczyzn. Bo to kretyńskie hasło, hasło „Mój brzuch, moja sprawa”, zdejmuje odpowiedzialność właśnie z mężczyzn. Uczy młode ich pokolenia tego, że nie trzeba liczyć się z konsekwencjami swoich czynów. Przypisuje kobietom prawa, których nie mają, no i mieć zresztą nie mogą. Niszczy więzi społeczne. Dziś kilka przemyśleń na temat degradowania roli mężczyzn, upadku zasad i o ludzkiej głupocie. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Czujcie się jak u siebie. Dziękuję, że jesteście. Uprzejmie donoszę, że każdego dnia liczba subskrybujących wzrasta, co niezmiernie cieszy. Dziękuję wszystkim mecenasom i patronom naszego projektu Marek Miśko Czuwaj. Jestem zobowiązany. Jeżeli ktoś z Państwa uważa, że nasza praca zasługuje na wsparcie, informacje o tym, jak to zrobić, znajdziecie w pierwszym komentarzu i opisie tego filmu. No to co? Zaczynamy. Wszystko zaczęło się od ataku na rodzinę. I nie jest to żaden truizm. Jeżeli popatrzycie na swoje doświadczenia, oczywiście mam tutaj na myśli normę, pozbawioną zdarzających się czasem dysfunkcji, to szybko dojdziecie do przekonania, że jest kilka takich miejsc, w których człowiek idąc przez życie znajduje oparcie. Czy jeżeli jest wam źle, nie macie siły, to szukacie schronienia na dworcu autobusowym, komisariacie, na przystanku? Prosicie o radę przypadkowo spotkanych ludzi? No nie, pierwsze kroki w większości przypadków zawsze kierujemy ku najbliższym. Ku rodzinie. To w rodzinach się bowiem w większości wychowujemy. To rodzinę chcemy budować w dorosłości i rodzinnym ciepłem chcemy obdarowywać własne potomstwo. Cieszymy się, gdy rodzina odnosi sukcesy i zamartwiamy, gdy nie jest w stanie znieść porażek. Świętujemy śluby weselami, a nie porażki, którymi są rozwody. Tylko wypaczony i chory umysł może wpaść na pomysł, aby świętować swój rozwód. Co już się przecież zdarza. Nagle przestawiła się jakaś dźwignia. W medialnej narracji zaczęliśmy dostrzegać komunikację sugerującą, że rodzina to wylęgarnia zła. Zwróciliście na to uwagę? Hasło „przemoc w rodzinie” może nam tutaj posłużyć jako najlepszy przykład. Rodzina to trwały związek zbudowany przez kobietę i mężczyznę oraz ich potomstwo. Tymczasem badania TNS OBOP zrobione w roku 2010 dają nam taki obraz sprawy. W pierwszym badaniu o przynajmniej jednorazowym doświadczeniu przemocy ze strony innego członka gospodarstwa domowego mówiły najczęściej kobiety będące już po rozwodzie lub w separacji, czyli nie będące w klasycznej rodzinie, w momencie, w którym rodzina się rozpadła. Sprawa dotyczyła aż 80% takich kobiet. Kobiety żyjące w konkubinatach to 55% takich przypadków. Natomiast najczęściej doświadczanie przemocy wśród mężczyzn dotyczyło również osób po rozwodach lub w separacji – 48%, bądź żyjących w konkubinacie – 49%, najrzadziej wśród żonatych – 25%. Rodzina, która oparta jest na wzajemnym szacunku, miłości, wierze, nie jest więc wylęgarnią patologii, jak czytamy z wyników badań. Wynaturzenia się zdarzają, ale wprawdzie problemy zaczynają się dopiero wtedy, kiedy rodzina upada. I chyba nie jest to specjalnie odkrywcze, ale z pewnością warte odnotowania. Upadek męskości. Woda. Woda, oto magiczne remedium, które w latach 90. towarzyszyło większości polskich mężczyzn. Alkoholizm i woda, która miała być odpowiedzią na niezdiagnozowaną jeszcze przecież wtedy cichą depresję. Każdy, kto wychował się na miejskich blokowiskach, ale przecież nie tylko, wie, że wódka była w wielu miejscach co tydzień, a czasem i na co dzień. Taki był układ. Od mężczyzny zawsze wymagano, że w domu mają być pieniądze, bo trzeba wyżywić rodzinę. No i nagle przychodzi zmiana. Przepotężne bezrobocie lat 90. Jednego dnia całe zakłady zwalniają większość swych załóg. I ja na własne oczy widziałem tych mężczyzn, porażonych brakiem perspektyw, wchodzących w mniejsze lub większe stany depresyjne.
widzących uciekające im przez palce życie, szukających pocieszenia w alkoholu. Widziałem to w domach moich kolegów z lat młodzieńczych. Była praca, byłeś gość. Nie było pracy, to z dnia na dzień stawałeś się nikim. Później potrzebowałeś pomocy, a w domu zamiast troski i wsparcia ciosano ci kołki na głowie, żeś gówno, a nie mężczyzna. Myślicie, że depresja zaczęła istnieć w momencie jej zdiagnozowania w ostatnich 10 czy 15 latach? Dopiero od tego momentu jest o niej głośno. Nie, ona była z nami zawsze. I twierdzę, że we wspomnianych latach 90. z bezsilności i braku perspektyw cierpiało na nią wielu mężczyzn. Tak, byłem świadkiem różnych rozmów w robotniczych rodzinach kumpli z dzieciństwa. Szmacenie mężczyzn, że nie nadają się do niczego, że są słabi, a inni lepsi, że mało zarabiają, że nie pomagają, że Antek zarabia więcej, ma lepszą pracę, że wuda, że kumple, że knajpa, że nie trzeźwieje. Ale nikt nie pytał o przyczynę. Sceny te obserwowali natomiast dorastający chłopcy. Do dziś pamiętam te sceny. Ludzie, którzy byli wychowani przecież przez kobiety, otrzymywali wtedy jeden komunikat. Jesteś reproduktorem i masz przynosić kasę, to będzie dobrze. Przecież tak matka mówiła twojemu ojcu. To jest twoja funkcja. Widziały to też dorastające dziewczyny, które wyciągnęły swoje wnioski. Oczywiście nieuczciwym byłoby uogólnianie, ale taka tendencja przecież była powszechna. Jak się okazuje, zebrała swoje żniwo. Zobaczcie, dziś na bazie nowego prawa, które w założeniu miało dać ochronę osobom krzywdzonym, doszło do takich wynaturzeń jak w tej oto poradzie kolportowanej wśród dziewczyn w internecie. Jak wyrzucić partnera z domu? Na podstawie ustawy przeciwko przemocy domowej. Punkt pierwszy. Wezwij policję i zgłoś, że partner ci grozi pobiciem lub śmiercią, lub że cię uderzył. Punkt drugi. Gdy policja przyjedzie, potwierdź swoje zeznanie. On będzie zaprzeczał. Punkt trzeci. Zgodnie z ustawą, policja nakaże mu natychmiastowe opuszczenie lokalu. Punkt czwarty. Nie może on zabrać żadnych rzeczy z mieszkania bez twojej zgody. Punkt piąty. Będzie musiał oddać klucze i dostanie 14-dniowy zakaz wstępu do mieszkania, nawet jeśli należy ono do niego. Zakaz można przedłużać na twój wniosek. Punkt szósty. Nawet jeżeli zgłoszenie się nie potwierdzi, nie ponosisz żadnych konsekwencji. I uwierzcie mi, że takie oto porady nie są kolportowane wyłącznie wśród patologii, jakichś konkubinatów, gdzie wuda i wino jest na co dzień. Takie rzeczy wysyłają dziś sobie na TikTokach młode dziewczyny. No i taka jest konsekwencja tego, co działo się w latach 90. Odpowiedzialność za prowadzenie całego domu w tamtym czasie bardzo często spadała na kobiety. To one musiały zatroszczyć się o domowe ognisko. Kobiety więc pracowały zawodowo, no i wracały po pracy do domu, aby pracować znowu w domu. A my, dzieciaki tamtego okresu, pamiętacie? Dzieci lat 90. W dużej mierze wychowywaliśmy się na ulicach sami, z kluczami zawieszonymi na sznurówkach, na szyi. Dziś nasze dzieci w ogóle tego by nie zrozumiały. Od świtu do nocy. Wielu takie ulice wciągnęły. Wielu do dziś na nich zostało. No i od tego zaczęło się w mojej ocenie, zresztą nie tylko mojej, umniejszanie roli mężczyzn i ich degradacja przy jednoczesnym zachowaniu rosnących oczekiwań. Wtedy była to wypadkowa nieprzemyślanych działań. A dziś cała masa zideologizowanych kretynek wykształconych ponad swoją inteligencję robi to z pełną premedytacją. Joasia, nasze słoneczko. Nie będzie żaden mężczyzna mi mówił, nie będzie za mnie decydował, bo to ja noszę ciążę i ja decyduję, co się z nią stanie. A tę ciążę u naszego słoneczka to instaluje w macicy wiatr halny? A może spadające z nieba nasiona? To się nazywa, zdaje się, w biologii wiatropylność. Tak Joaśka krzyczała podczas programu do Bosaka u redaktora Rymanowskiego. Jeżeli miałbym jako mężczyzna określić cechy najbardziej odpychającej kobiety, byłyby one sumą tego, co prezentuje sobą właśnie pani poseł. Ona nawet nie wie, jak wielkiego spustoszenia dokonuje swoją działalnością. Może dla kogoś, kto traktuje swoje ciało jak materiał służący do zaspokajania najprymitywniejszych ludzkich potrzeb, zajście w ciążę jest wypadkową przypadkowych zdarzeń w toalecie czy u kumpla na imprezie. Ale uwierzcie mi, że jest jeszcze jakiś świat ludzi normalnych i w świecie tychże ludzi, którzy mają do siebie chociaż odrobinę szacunku u kobiet i mężczyzn, a przecież wiem, że takich jak my jest znacznie więcej. Każde działanie ma swoje konsekwencje, z którymi dorosły człowiek musi się zmierzyć, a czasem nieść je przez całe swoje życie. Jeżeli ktoś rozwinął nadmierną prędkość na drodze i w wyniku wypadku samochodowego, który spowodował, zabił człowieka,
To przecież ponosi konsekwencje, a nie bierze ciało na plecy, niesie do pobliskiego lasu i zakopuje. Zamyka oczy i nic się nie dzieje. Nie przekupuje rodziny, aby nagle ta za pieniądze uznała, że takiego człowieka, którego właśnie zabiłem na drodze, w ogóle nie było i on nie istniał. To samo jest z aborcją. Zamkniecie oczy? Zostaniecie na chwilę uśpione podczas zabiegu? I myślicie, że to dziecko nie istniało? Że ono do was nie powróci? Powróci. Setki książek o tym napisano. Zabić dziecko, bo zabicie małej niewinnej istoty jest tak jak wyrwanie zęba, nie? Nawet po zębie, co wspomniała mi przed nagraniem tej audycji moja małżonka, trzeba wstawić implant, bo szczęka źle się układa, bo pojawiają się choroby. Zawsze musi być jakaś suplementacja tego, co się straciło. Gdy człowiek traci rękę i musi mu być ona amputowana, to przez długi czas czuje jeszcze jej swędzenie, chociaż ona już realnie nie istnieje. Przez długi czas kobiety po aborcji czują takie swędzenie. Tutaj, w środku i w psychice. Ale tego wam Joaśka nie powie. Aborcja nie ma wpływu na organizm kobiety? Syndrom poaborcyjny nie istnieje? Depresje, samobójstwa? Obrzydzenie mnie bierze na wasze postawy. Na was i na tych wszystkich białorycerzyków, którzy pozbawieni męskiej godności przyklaskują tym chorym ideom. To jest właśnie uczenie młodych mężczyzn braku odpowiedzialności i kobiety same wiążą sobie na szyję sznur. Brałeś też w tym udział i włożyliśmy w ten, za przeproszeniem, interes równo po połowie, prawda? Ale to ja będę decydowała o rzeczy najważniejszej, w tym przypadku o życiu innego człowieka, który jest twoim synem lub córką. Ale lepiej jest wbrew faktom i biologii nazwać swoje dziecko zlepkiem komórek. Pożyczyć od kumpla kilka tysięcy na skrobankę i wyjść na bohatera przed kobietą, która przez samo zaproponowanie zabicia twojego dziecka robi z ciebie zwykły przedmiot. Ja teraz widzę przecież rzeszę młodych chłopaków, którzy popierają te zwyrodniałe tezy i przyklaskują wulgarnym samicom idącym ulicami miast. O tym, jak wiele kobiet dało się wówczas zindoktrynować, świadczy nie to, jak wiele wyszło ich na ulicę, ale to, że większość z nich na kolejne manifestacje, widząc co na nich się dzieje, już tam nie wróciła. Trzeba być bowiem silnie zdegenerowanym, żeby podpisywać się pod wykrzykiwanymi na tych manifestacjach w tamtym czasie hasłami. Więc mój brzuch, moja sprawa, ale gdy trzeba płacić alimenty, to już nie jest tylko twoja sprawa, wtedy to jest sprawa wszystkich, prawda? Bo mężczyźni są dzisiaj nieodpowiedzialni. A kto, za przeproszeniem, mężczyzn wychowuje? Najpierw kobiety jako matki. Później nauczycielki, w 95% są to kobiety. A kiedy coś się w małżeństwie sypie, o czym już przecież wspominałem, to trafiamy do sądów rodzinnych, gdzie w znakomitej większości kobiety są sędziami. Więc kto rządzi światem? My, mężczyźni? Oczywiście nie zachęcam do tego, aby mężczyźni nie płacili alimentów. Przeciwnie, są takie sytuacje, że sam bym batożył. Lecz chcę pokazać na potężny brak spójności, który jest wynikiem jakiegoś szaleństwa. Szaleństwa, które jest poprzedzone pewnymi traumami. Traumami tych zacietrzewionych bab. Być może nawet z dzieciństwa. Nawet nie jest problem w nich. Tylko tym, że ktoś podsuwa im pod te jadaczki mikrofon. Pani Joanna jest dla mnie przykładem upadku wszystkiego, co zawsze miało i ma związek z kobiecością. Wzorów kobiecości, których uczyły mnie matka, które wyczytywałem o Matce Bożej, bo jestem katolikiem, którego uczyły mnie wychowawczynie ze szkoły, wspaniała żona, ideał kobiecości, w każdym calu, która kipi z wściekłości, jak jakieś indoktrynowane idiotki mówią, że są jej reprezentantkami. Tylko wiecie, dlaczego normalne kobiety nie reagują? Bo są zajęte normalnym życiem, pracą, rozwojem swoich pasji, idei, zainteresowań, zajmowaniem się domem i dziećmi. Nie mają czasu na takie bzdury, tak jak normalni faceci, którzy są zajęci rozwojem rodziny, budowaniem jej szczęścia, rozwijaniem swoich umiejętności i cały czas myśleniem w głowie, jak tu polepszyć byt rodziny i zabezpieczyć ją przed najgorszym. Te rozwrzeszczane liderki uzurpujące sobie prawo do bycia reprezentantkami kobiet leczą swoje kompleksy, braki, traumy z dzieciństwa nadmiernym gadulstwem jak na bazarze, a gdy przychodzi co do czego, kończy się to tak. A teraz pokażę pani jedno zdjęcie, a właściwie to jest taki filmik, bo to też jest prośba od jednego ze słuchaczy, okay. Żeby pani ten filmik zobaczyła i mogła powiedzieć, co pani widzi. O, proszę. Mhm. Proszę.
No, jest to USG. USG płodu w ciąży. No jest to USG płodu? Kobiety w ciąży. Ale to jest, z opisu wynika, że jest to, bo to jest zdjęcie z badania USG zamieszczone na takim portalu amerykańskim LifeNews.com, to jest portal ProLife. Tak. I jest opis, że to badanie pokazuje 11-tygodniowe, tu jest napisane unborn baby jumping, czyli nienarodzone dziecko. No, pani pewnie powiedziałaby, że 11-tygodniowy płód. Mm-hmm. No i tutaj jest pewnie pytanie, takie jest zamysł pewnie być może tego pytającego, czy widząc taki obraz, czy cały czas podtrzymuje pani to zdanie, że aborcja powinna być na życzenie do 12 tygodnia ciąży? Uważam tak, tak podtrzymuję. Uważam, że prawo wyboru, prawo decyzji jest prawem kluczowym. Uważam też, że sytuacje, że po prostu to jest jedna z rzeczy absolutnie podstawowych. Ale też, szczerze mówiąc, nie będę komentować jakichś filmików. Filmiki są różne i też nie do końca zawsze... Mam też takie doświadczenie, że nie do końca ufam stronom pro-life'owym, jeżeli chodzi o... Ale domyśla się, znaczy, że podejrzewa pani, że to mogło dojść do jakichś manipulacji, czy...? Nie, po prostu myślę sobie, że w sytuacji, w której kobiety umierają na porodówkach, w której mamy utrudniony dostęp do antykoncepcji, w sytuacji, w której kobiety naprawdę są na różny sposób dyskryminowane, zabezpieczenie ich poczucia bezpieczeństwa jest w sposób kluczowy. No jak wy widać, dziecko, które rusza się, żyje, jest osobnym organizmem, a ta opowiada kocopoły o podrabianych filmikach. I ja nawet nie mam żalu do niej, ale czuję pogardę do tych, którzy wierzą tym bredniom i motywowani impulsem żądają czegoś, czego nie rozumieją. Ale dobrze. Nie chcę jednak zajmować się dziś kwestią aborcji. O tym powiem wam innym razem, gdy jako młodym małżonkom, mi i Monice, mieliśmy po 23 i 4 lata. Pewien lekarz przy pierwszej ciąży na badaniu zasugerował, żebyśmy zabili własne dziecko z powodu chorób, które jak się później okazało w ogóle nie istniały. Całe szczęście, że byliśmy ludźmi wierzącymi. Całe szczęście, że mieliśmy siebie. Całe szczęście, że w tamtym czasie pojawiła się Kaja, która dała numer telefonu do profesora Hazana. On nas uspokoił i pokazał, że żadnych chorób nie ma. Dziś Staszek ma 14 lat. I na klatę wyciska ponad 60 kg. To jest opowieść o tym, że my, ludzie normalni, ustępujemy miejsca kretynom, prymitywom, którzy za pomocą mediów społecznościowych, budują narrację, którą ludzie zaczynają wyznawać, w którą wierzą, a są nieświadomi konsekwencji, bo nie czytają. Mój brzuch, moja sprawa. Rozmawiajcie ze swoimi synami. Tłumaczcie, że za procesem powstania drugiego człowieka stoi dwóch ludzi. Ten, który zapładnia i ta, która rodzi. Odpowiedzialność i wszelkie konsekwencje są więc wspólne. Nowe życie nie jest własnością ani kobiety, ani mężczyzny, ani państwa, ale wspólną odpowiedzialnością. Dziś młodzi chłopcy, którzy uczą się z TikToka, a przecież są przyszłymi mężczyznami, przez tę tępą propagandę uczeni są nie brania odpowiedzialności za swoje czyny. Skoro nakręcone feministki wrzeszczą, że człowiek powstały w wyniku zbliżenia dwóch osób jest wyłącznie sprawą kobiety, jej domeną, którą ona ma zarządzać i o której ona tylko decyduje, no to młody mężczyzna, a zresztą widzimy tych wszystkich młodych mężczyzn dzisiaj na ulicy, zaczyna myśleć, że sprawa ta go nie dotyczy. A przecież jest to nieprawdą. W ten sposób zwalniają mężczyzn z odpowiedzialności, nawet jeżeli dziewczyna urodzi, to przecież jest jej sprawa, prawda? I nie chodzi tylko o kwestię ewentualnego przyszłego dziecka, ale odpowiedzialności męskiej w ogóle. Dyskryminacja mężczyzn. Pod hasłami walki z patriarchatem mężczyźni sprowadzani są dzisiaj do roli sponsora i reproduktora. Zobaczcie, co wypisuje Onet, co wypisuje Wyborcza, chwaląc zwykłą, normalną, ordynarną prostytucję, nazywając to sekswerkerstwem. Czyli kobieta, która sprzedaje swoje ciało za pieniądze, nie jest dzisiaj prostytutką. Ona po prostu zarabia. Jest sekswerkerką. Kobieta, która opisuje swoje doświadczenia, jak to niczym bloki w Sarajewie, rujnuje swoje życie z innymi mężczyznami, mając małżeństwo, że pięknie jest skakać w bok, w lewo i w prawo, że to ją rozwija. Przecież to wszystko trafia na grunt tych młodych dziewcząt.
tych młodych facetów. Tak mamy budować swoją przyszłość? Mężczyźni więc nie są dopuszczani do wychowywania swoich dzieci. Zresztą mają też inne predyspozycje. Ja jako mężczyzna osobiście nie jestem w stanie wysiedzieć 10-15 minut przy dziecku z temperaturą. Nie mogę. Muszę chodzić, coś robić, działać. Leciałbym do apteki, kupował leki, dzwonił do lekarza. Ale moja żona za to usiądzie i wytrzyma tam z kamienną twarzą nawet 3 dni, jeżeli będzie trzeba. Bo kobiety są silniejsze. Dlatego kobiety rzadziej popełniają samobójstwa. Dlatego kobiety według statystyk rzadziej popadają w depresję, rzadziej popadają w alkoholizm i kobiety rzadziej umierają na zawały serca oraz żyją dłużej. Mężczyzna ma dostarczać kasę, ale wychowanie jest domeną kobiety, tak? Więc jakich mężczyzn będziemy wychowywać? Normą zawsze było to, że mężczyzna był przez pewien okres do chłopieństwa wychowywany przez kobietę, a następnie był oddawany pod wychowanie ojca, aby ten pokazał mu, jak zapolować i jak zatroszczyć się o rodzinę, jak rozpalić ogień domowy. Ale ognia pilnuje babka. Budujcie normalne rodziny. Jeżeli się kłócicie, to nigdy nie idźcie spać bez pogodzenia się. Walczcie o swoje rodziny. Dawajcie swoim synom przykład. Córkom dawajcie przykład. Pokazujcie tym młodym mężczyznom, że im ufacie. Dawajcie odpowiedzialność. Na przykład moja żona w moim przekonaniu pięknie wychowuje moich synów. Pokazuje za każdym razem, że każdy ich czyn niesie za sobą pewne konsekwencje. Uczy ich odpowiedzialności poprzez pozwalanie na coraz więcej, a przez to będą wiedzieli, że życie ma konsekwencje. Czy jest w tym wszystkim jakiś ukryty cel? Być może. Natomiast sądziłbym, cytując nieodżałowanej pamięci pana profesora Bogusława Wolniewicza, świeć Panie nad jego duszą, że pośród wielu ujemnych cech lewactwa najbardziej wydatną jest głupota. I taki tatuaż powinna sobie zrobić pani Joanna Scholling-Wielgus, żeby pamiętała, najlepiej na czole, codziennie rano, gdy patrzy w lustro. Lewacy noszą na sobie żółtą koszulkę lidera w wyścigu o puchar kretynów, to prawda. Ale niestety należy również dla dobra naszego obozu, obozu ludzi normalnych, dostrzec, że w peletonie pędzącym ku logicznej niespójności jest wielu zawodników, którzy próbują uciekającemu liderowi dorównać. I są to ludzie spośród nas. Jak poważnie traktować konserwatystów? Co powinniśmy więc robić? Konserwatyści wiedzą, że odpowiedzi na to pytanie daje już chrześcijaństwo. Mówi ono wprost. Świadcz swoim życiem. Ale musimy się też bronić. Pokazywać, że rodzina jest pięknym, nierozrywalnym systemem, które daje bezpieczeństwo i schronienie. Że to, co mówią lewacy, jest nieprawdą. Że mężczyzna, tak jak i kobieta, mają swoje funkcje i role. I żadne z nich nie może być pomniejszone. Że jak komuś przysięgasz przed Bogiem w obecności całej rodziny i przyjaciół, że w zdrowiu i w chorobie, że aż do śmierci, że aż śmierć was nie rozłączy, to pilnujesz tej przysięgi, choćby się wszystko dookoła waliło. A przynajmniej robisz wszystko, żeby naprawić to, co się psuje. Bo dzieje się w życiu różnie i nikogo z was, kto jest po rozwodzie, nie osądzam. Ale należy sobie też zadać uczciwe pytanie. Co zrobiłem, żeby do tego rozwodu nie doszło? A jeżeli doszło, a nie zrobiłem nic, a przysięgałem przed kumplami, to co znaczy twoje słowo? Jak można z kimś robić biznes? Przecież też będzie mnie zapewniał. Słuchaj, na pewno będziemy razem współpracowali i pójdziemy po równo. Ale przecież też przysięgałeś i obiecywałeś swojej żonie. Widziałem, czy też mężowi. Widziałem to wszystko na własne oczy, jak nie walczyliście o swoje małżeństwo, a teraz mówisz, że będziesz dotrzymywał słowa? Skoro tam nie dotrzymałeś, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że z jakiegoś powodu, tobie znanego, nie dotrzymasz też słowa tutaj. Jeżeli ogląda ten program ktoś z was, kto właśnie kłóci się z żoną lub mężem, jesteście na rozstaju swoich dróg, szukacie szczęścia gdzie indziej, u innej kobiety albo i mężczyzny. Uwierzcie mi, moje doświadczenie 15-letnie, wynikające z małżeństwa, mówi, że nigdzie nie znajdziecie tak wiele miłości, szczęścia i ciepła, jak w rodzinnym domu, który przecież założyliście razem ze swoją żoną. Szukajcie u niej. Szukajcie u niego. Tam są nieodkryte skarby. No ale, żeby nie było za miło, więc jest o czułości, jest o miłości, mówi się dużo o Bogu w naszym środowisku i takie bastiony normalności przecież nawet zaczęły powstawać. W naszym środowisku pojawiły się jednostki rujnujące jednak ciężką pracę.
albo nietrafione pomysły ośmieszające ważne idee. Czekaliśmy i gdy w końcu 10 lat temu powstała organizacja, w której większość z nas pokładała i pokłada przecież nadzieję, myśleliśmy, że będzie ona naszym oparciem, wyważonym think tankiem, który zbierze w jedność, jakoś całość, wszystkie nasze myśli, argumenty i zasady, którymi jako konserwatyści chcemy się kierować, z czego będziemy mogli czerpać. Nagle zaczynają w niej wybuchać obrzydliwe skandale. Wyrosły one na podłożu pychy, zdrady i zwykłej gówniarskiej niedojrzałości. Sam nie jestem bez winy. Życie toczy się różnie. Słabości są stałym jego elementem, ale tym różnimy się od zwierząt, że poza wolną wolą cechuje nas jeszcze coś, co nazywamy sumieniem. Bo nie jest wstyd upadać, ale wstyd jest nie podnieść się po upadku. I nie interesują mnie prywatne motywacje publicznych przecież osób, które przez lata na swój sztandar brały krzyż, rodzinę i konserwatywne wartości. Wszystko to zostało przez was zniweczone. Mógłbym w tym miejscu używać wielu epitetów, ale na samą myśl ogarnia mnie złość, smutek i zwykłe ludzkie obrzydzenie. Takie, wiecie, fizyczne. I jeszcze to, pożal się Boże, publiczne wypieranie, wystawiające przecież nie ludzi, nie tę organizację, ale całą naszą ideę na śmieszność. Wszyscy widzieliście przecież te memy, które bodły do żywego okrucieństwem swego przekazu, no ale przecież też i prawdą, chociaż podaną w niewybredny sposób. Nie oznacza to rzecz jasna, że seksualne wybryki zakończone rozbiciem rodzin dyskwalifikują cały dorobek wspomnianego instytutu, bo o Ordo Iuris mówię. Jednak dotykają do żywego ludzi w sprawę tę zaangażowanych. Mówimy więc jako szeroko rozumiane środowisko o Bogu, o wartościach, o miłości, zasadach, rodzinie, tradycyjnej mszy, o katolicyzmie. I nagle jakby ktoś strzelił w pysk. Wszystko jak krew w piach. Bo trzeba mieć świadomość, że jak chce się kogoś pouczać, co wielokrotnie antybohaterowie tej podłej historii czynili, trzeba wpierw samemu żyć według tego, do czego innych z taką gorliwością przekonujemy. Oczywiście, jak rzekłem, w życiu każdego człowieka zdarzają się upadki. Nikt z nas nie jest bez mniejszej lub większej winy. I daleki jestem od osądzania, w katolickim tego słowa rozumieniu, ale gdy ktoś stawia siebie na cokolwiek cnoty i dojrzałości, buduje na fundamencie konserwatywnego świata w ich rozumieniu, pociąga za sobą innych i nagle okazuje się zwykłym partaczem sprzeniewierzającym się wszystkim głoszonym przez siebie zasadom, to jako ten, który wielokrotnie stawał w obronie tej instytucji, broniąc jej swoim nazwiskiem, mam chyba prawo wyrazić swój publiczny sprzeciw i gniew. I robię to dopiero teraz, po jakim czasie? Bo nadarza się ku temu okazja. Jestem dumny z postawy szefa tej instytucji, czyli mecenasa Kwaśniewskiego, który wypalił wszystko żywym ogniem, do cna. Nie ma miejsca na takich ludzi w takiej organizacji. Także za to panu dziękuję. Ale największym rakiem narodu, guzem z przerzutami na rodzinę, instytucje małżeństwa, na dzieci, na kobietę, na mężczyznę, czyli powiedziałbym jako taką normalność, są oszuści i wszyscy ci, którzy na świat patrzą z punktu widzenia albo partyjnych przynależności, albo zwykłego, tępego radykalizmu występującego przeciwko faktom. Po każdej stronie barykady, no może z wyjątkiem komunistów i lewicy wszelkiej maści, znajdują się ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, których warto jest posłuchać. Ale wśród tych samych grup tak się niestety zdarza, że najgłośniejsi są zazwyczaj idioci. Ludzi zacietrzewionych znajdziemy wszędzie. Wszędzie znajdziemy ogłupionych. W wielu miejscach są tacy. To oni najczęściej tworzą karykaturę prawdziwych idei i o ile osobiście nie przeżywam tego wcale, gdy dotyczy to obcego mi obozu, do którego jest mi nie po drodze, o tyle gdy widzę i słyszę, jak nieroztropne inicjatywy podważają powagę środowiska konserwatywnego, to coś po prostu we mnie pęka. Takim szaleństwem i zupełnie niepotrzebnym mieszaniem pojęć rozumienia wolności jest w moim przekonaniu głośna w ostatnich dniach sprawa hotelowych łóżek. Wywlókł ją na światło dzienne redaktor Mazurek z Radia RMF. W ciekawym i ważnym poradniku Ordo Iuris o nazwie Wolność słowa, sumienia i wyznania w miejscu pracy, wśród wielu kluczowych aspektów i wartościowych treści, zdecydowano się na zamieszczenie takiego oto punktu. Hotel może odmówić wynajmowania pokoi z łóżkami dwuosobowymi dla par, które nie są małżeństwami. Na tym w waszej ocenie ma polegać batalia o wolność sumienia? Na tym, aby ruszyła jakaś porażająca machina obłędu, w której jedna, druga czy trzecia strona będą ze względu na wspomnianą wolność ograniczały wolnym ludziom dostęp do potrzebnych im usług? Czym innym chyba jest, gdy do drukarni przychodzi człowiek i chce wydrukować w niej treści zachęcające do różnych jakichś radykalnych postaw, z którymi się nie zgadzamy, a czym innym odmawianie komuś usługi dlatego, że istnieje domniemanie, że będzie się przytulał do kogoś innego pod jedną pościelą, prawda?
Zresztą, czy biznes jest po to, aby dokonywać w nim jakichś manifestacji? Przecież głośna sprawa drukarza, który sprawę przegrał, jest klasycznym tego przykładem. Chociaż pogląd człowieka szanuję i popieram, to przecież mógł powiedzieć, że nie ma wolnych terminów. Zamiast tego wybrał kilkuletnią batalię sądową, którą przegrał. Jeżeli jako katolik wiem, sądzę i uważam, że pozamałżeńskie relacje seksualne są według mojej wiary i mojego sumienia nieetyczne, zresztą w ogóle nie są atrakcyjne, jak słyszę opowieści niektórych znajomych, którzy mieli podobne przygody, uwierzcie mi, że ciągnie się to za nimi przez całe życie. I nie potrafią sobie z tym poradzić, chociaż wrócili już do swoich żon. Ale jeżeli na tej podstawie, będąc właścicielem powiedzmy sobie takiego motelu, ilustrowałbym swoich klientów pod kątem kościelnego ślubu, mógłbym przecież też idąc za ciosem przepytywać gości z poglądów politycznych w stosunku do aborcji czy eutanazji. Na przykład powiedziałbym tak. Niestety, panie, jak pan ma na imię? Janek. Panie Janku, odmawiam wydania państwu kluczy do czasu przedstawienia zaświadczenia, że jesteście małżeństwem, ponieważ w moim odczuciu istnieje poważne domniemanie, że pokój z jednym łóżkiem może posłużyć wam do niecnych celów. Przecież to jest radykalny przykład ośmieszania naszej idei, środowiska, konserwatyzmu i katolicyzmu. To nie jest tak, że wy coś sobie w Ordo Iuris napiszecie, a my, ludzie, którzy są poza tą organizacją, nie będziemy musieli się z tego spowiadać. I co, panie Marku, ten Ordo Iuris? Przecież to wariaci. Ile razy musiałem odpowiadać na takie zaczepki w mediach społecznościowych? Takie postawy, takie działania wśród wielu przecież pięknych inicjatyw, które podejmujecie, natychmiast są podejmowane przez naszych przeciwników i słusznie wykpiwane. Idąc tym tokiem rozumowania, przez wolność sumienia, rozumianą przecież w ten sposób, ktoś może odmówić rodzinie wielodzietnej obsługi w restauracji albo wynajęcia pokoju hotelowego, ponieważ jego idea czy religia nakazują zwalczać, powiedzmy, nie wiem, ślad węglowy w postaci dużych rodzin. Jaki pan by powiedział? Panie Marku, no tak, oczywiście, ile ma pan tych dzieciaków? Czwórkę z żoną, to ilu was będzie? Szóstka, tak? No to uważam, że na świecie, proszę pana, jest za dużo ludzi, a rodziny wielodzietne przyczyniają się do upadku planety, bo CO2 produkujecie w nadmiernej ilości. Dla mnie to jest kwestia najważniejsza, jest to kwestia mojego sumienia i u mnie pokoju nie dostaniecie. Przecież ten argument w świetle uszytej narracji o odmowie pokoju ludziom, którzy nie udowodnią, że są małżeństwem, jest identycznie durny. Pytam więc z życzliwości i miłości. Po co? I w jaki sposób autorzy, których przecież szanuję za wiele inicjatyw, chcą logicznie uzasadnić taki punkt swojej pracy? Po co go tam zawarliście? Szczególnie w świetle wspomnianych wcześniej skandali, które dotyczyły waszej organizacji, ale które na szczęście bardzo szybko żywym ogniem wypaliliście. I jestem wam życzliwy, ale nasze środowisko przecież nie jest bez wad. A gdy nie będziemy ich wytykać i krytykować, to sami staniemy się epigonami tego, co ma nadejść. A czasy chyba idą nie najlepsze. To wszystko, co tutaj wykonujemy i produkujemy, jest możliwe tylko dzięki Państwa wsparciu. Naszym mecenasom, którzy za pomocą serwisu zrzutka.pl dokonują pewnych wpłat, stawiają nam kawę za pomocą Buy Cafe lub czy też przez PayPal, czy wpłaty na konto, realizują naszą misję razem z nami. Dziękujemy Wam serdecznie. Kłaniam się Państwu w pas za każde zaangażowanie finansowe, ponieważ dzięki temu znajdujemy czas, aby móc to robić. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie wpłaty. A na odchodne. Nasze środowisko czasem nie ma miary. Jak mamy walczyć z lewicową narracją, która posługuje się równie nieuczciwymi intelektualnie zagrywkami? Tak już jest świat skonstruowany, że nawet w najpiękniejszym życiu cieniem mogą się położyć niewielkie, aczkolwiek przykre sprawy z przeszłości. A co do wypaczania roli mężczyzn, co jest złego w tym, że mężczyzna chce być odpowiedzialny? I w tym, że kobieta w tej odpowiedzialności chce go ze wszechmiar wspierać? Bo wolność? To nie jest żadna wolność, ale niewola. Wolność nie zmazuje bowiem konsekwencji czynu. Wszystko bowiem wolno, jak mówił święty Paweł, ale nie wszystko przynosi korzyści. Walczcie o swoje rodziny. Wychowujcie synów na mężczyzn, a kobiety na kobiety. Marek Miśko, czuwaj. Do zobaczenia jutro o godzinie 19 w programie Marek Miśko, czuwaj, katoliku, w niedzielę.